Siema Arce Świry. witam Was samozwańczy Król Arterów, czyli kto, czyli ja, czyli co, czyli tradycyjnie Baszniem Koksa. O czym dzisiaj moi mili powłaszczujemy Koksa? Dzisiaj pokleimy się trochę. Chcecie wiedzieć więcej? No to lećcie dalej. Okej, okay, przerywnik przeleciał, czyli nie zapomnijcie dać tych YouTube'owych pierdółek, czyli co? Łapka, sub i dzwoneczek Zygmunta. Moi drodzy, dobrze, dzisiaj się trochę pokleimy. A dlaczego? Ponieważ pokażę wam, jak ja kleję swoje opony w modelach zdalnie sterowanych RC i na co zwracam uwagę. Więc jeżeli chcecie, możecie mnie wysłuchać. Jeżeli nie chcecie, to możecie mnie tym bardziej nie słuchać. Także moi moi, moi, moi drodzy mili mili moi, wszyscy moi drodzy mili. Zapraszam wam na, Was na dalszą część programu, gdzie wam pokażę, jak brudzę się klejem cyjanoakrylowym. <laughs> Lećmy dalej. No to moi drodzy, przechodzimy do praktyki. Zaczniemy od tego, od czego w ogóle trzeba zacząć przy klejeniu opon. Trzeba zacząć od pewnego rodzaju przygotowania się. Więc przede wszystkim trzeba mieć co? Trzeba mieć felgi, moi drodzy. Felgi nowe lub od odzysku, te są akurat z odzysku, tak. zostały rozklejane w acetonie. Trzeba mieć opony, tu mamy akurat opony nowe i przeważnie się klei nowe. Jakieś tam nowe opony, to są od shortcorsa. Będziemy sobie kleić opony od shortcorsa, tylko w dalszej części to będzie inny rodzaj opon. Z pewnych przyczyn technicznych muszę dograć pewien kawałek, ale to mało istotne. No i co nam będzie potrzebne? Bardzo często też będą nam potrzebne wkładki. Tu mamy nowe, albo na przykład z odzysku. Ja sobie po prostu użyłem wkładek z odzysku, ponieważ to są moje koła treningowe i mogę użyć w tym shortkorsie, wkładek z odzysku. To są najważniejsze rzeczy przy klejeniu opon. No i oczywiście coś, czym się klei. Klej super glue. Moi drodzy, w przypadku kleju super glue, pamiętajcie, aby klej taki kupić. Pod postacią średnią. Nie rzadki, nie gęsty, tylko średni. A z czym to się je? A no moi drodzy, je się to z tym, że gęsty, jakbyście chcieli skleić, to będzie wam się kleiło, kleiło, paprało i się e, byle jak sklei. Klej rzadki klei momentalnie. Natomiast klej średni ma tą fajną właściwość, że jak skleicie oponę, macie jeszcze dosłownie tą jakby taką sekundę na poprawę. Co jest bardzo dobre w przypadku osób początkujących. Więc posłuchajcie, kupujecie te super glue, a posłuchajcie przeważnie, kupujecie sobie coś, co się nazywa cyjanakryl, czy jakoś tak, co ma jeszcze oznaczenia rzadki, średni, gęsty. I kupujecie sobie coś z oznaczeniem średni, bo to jest najlepszy klej do klejenia opon. Jeszcze taka moja drobna uwaga a propos buteleczek. Takie buteleczki macie przeważnie w takim kształcie, tak. Posłuchajcie, bardzo często potrafi się ta końcówka zapychać. Ja mam na to bardzo dobry sposób zapychać, no bo coś się zabrudzi. Ja jej tak po klejeniu, powiedzmy, to przeczyszczę, ale potrafi się to zapychać. Wiecie, co jest najlepszym przepychaczem do wszelkiego rodzaju buteleczek? I naprawdę przerobiłem to z różnymi producentami. Spinacz biurowy, po prostu rozkładamy sobie spinacz biurowy. To akurat nie mam, bo bym wam pokazał. Leży? Nie, nie, tutaj akurat nie leży to bym, bo bym Wam pokazał, bierzemy spinacz biurowy, roz, rozkładamy go i przepychamy ten otworek. Jest to naprawdę coś idealnego i przy takim kleju, jeżeli kleimy opony, warto abyśmy jeszcze przy okazji gdzieś sobie przy, tym, przy tej buteleczce trzymali właśnie ten taki spinacz biurowy, bo to jest idealna rzecz do przepychania dziurek, które nam się zatkają na przykład w takich klejach. I słuchajcie, to są podstawowe rzeczy, ale jeszcze przydadzą się następne. Moi drodzy, benzyna ekstrakcyjna i szmata to jest też bardzo ważna rzecz. Już Wam mówię dlaczego. Czy mamy używane felgi, jak w tym przypadku, na przykład nowe opony, albo mamy nowe felgi, i nowe opony, to pamiętajcie, bierzemy benzynkę ekstrakcyjną, namaczamy trochę i czyścimy ranty i felk e, oraz ranty, posłuchajcie, opon. Nie będę czyścił tych opon, ale gwarantuję Wam, zobaczcie, pomimo że one są nowe, zobaczcie jakie mają taki dziwny biały nalot. Jak weźmiemy benzynę ekstrakcyjną i przyczyścimy jeszcze, bo jakaś na przykład biała ta szmata, gwarantuję Wam, że nam zostałby sporo syfu. Więc czyścimy po to, żeby ten syf yy, nie był potem klejony z felgą, bo jak tu będziemy mieli syf i tu będziemy mieli syf, no to za dobrze nam to się nie sklei. Więc to jest też bardzo ważna rzecz. Coś do odpuszczenia, tak? Eee, no, jakaś szmatka, żeby to wszystko przeczyścić. Hmm. Jeszcze. Posłuchajcie, to, to jest taka, no, uważam, podstawowa rzecz. I kolejna rzecz z podstawowych. To jest coś, czym robimy dziurki w oponach. Ja akurat mam tu taki dziurkacz do pasków, więc ja naprawdę bardzo dobrze się sprawdza. Ale możemy wszystko jedno, czego użyć. I teraz taka kwestia. Wezmę sobie tutaj, posłuchajcie, oponę od jakąś coś. Tu już mam jakąś sklejoną starą. Tu nie wiem, czy będzie widać. A weźmiemy, pokażemy sobie na tej białej rozklejanej feldze. Widzicie? Tu mamy dziurki w felgach. I posłuchajcie, ja na przykład teraz klejąc opony do shortcorsa nie będę robił otworów w oponach. A dlaczego? Ponieważ ja tym shortcorsem będę jeździł po hali i tam nie ma syfu, błota, czegoś mokrego i wystarczą mi po prostu te otwory, żeby sobie były, żeby tam powietrze czy co, coś odchodziło. Natomiast większość z Was jeździ modelami po odwożu. No i co wtedy należy zrobić, moi drodzy? Przede wszystkim. To należy wtedy zakleić te otwory w felgach, a natomiast w oponach. wyciągnę sobie te opony, nie będę robił w niej otworów, ale wam mniej więcej pokażę. Bierzemy taki jakiś dziurkacz albo czymś, z czym możemy zrobić otwory. Bierzemy sobie tak, wkładamy tutaj powiedzmy. No, dobra. No dobra, ok, no dobra, nie będę się z tym bawił, ale w, a bo tu jest, poczekajcie, bo tu jest spięte, i dlatego widzicie, bierzemy ciach z jednej strony i z przeciwnej. To co robimy, co najmniej dwa otwory. Dobrze robić jest cztery otwory. Ja przeważnie robię otwory na tej zasadzie, że tu robię otwór z brzegu, tak? Po przeciwnej stronie, a też robię z brzegu, ale na przeciwnym brzegu. No, jeszcze robię w tym miejscu. Z boku i tutaj po drugim boku. Dlaczego robimy otwory jeżdżąc na zewnątrz? Posłuchajcie, bo do takich opon, nieważne jak skleimy, chcąc czy nie chcąc, zawsze się dostanie jakiś syf, jakaś woda, cokolwiek. No i w momencie, kiedy nie mamy otworów w oponie, no to to nam nie ma jak wylecieć, bo tędy to będzie ciężko. No może woda z czasem nam odparuje, ale syf raczej nam nie wyleci. A dlaczego? bo koło się kręci, no to jak się kręci, działa się siła odśrodkowa, więc to wszystko idzie na zewnątrz, nie do wewnątrz. Więc jeżeli zrobimy otwory w oponach, to wtedy ten cały syf nam powiedzmy powylatuje przez te dziurki, które zrobimy w oponach. Więc tak jak powiedziałam, podstawowa rzecz, no to wiadomo, do klejenia klej, felga, opona, wkładka, chociaż nie zawsze wkładek się używa, ale najczęściej tak. To podstawa, no i mówię, podstawa, coś do odtłuszczenia, tu mam pokazam wam akurat benzynę ekstrakcyjną. Szmata, żeby przeczyścić, no i coś do robienia otworów, bo ważne jest zrobienie otworów tak yy, yy, w oponach. No i kolejna sprawa, przydatną rzeczą w przyklejeniu opon są dremelki, papier ścierny, a dlaczego? Warto przed sklejeniem opon Posłuchajcie, wziąć sobie na przykład no jakąś tam końcówkę odpowiednią do dremelka i na przykład tu akurat mamy yy, yy, felgi z odzysku, więc tym bardziej można, bo zawsze nam tam co, czasami coś zostanie, jak wyciągniemy zacypaną te felgi. Wziąć sobie i tak powiedzmy przeszlifować lekko, jedną stronę i drugą, i to samo zrobić lekko. Yy, z oponami z rantem, nie to, że nie wiadomo jak, papierem ściernym wystarczy, lekko, tak żeby po prostu w pewien sposób tą powierzchnię tak, żeby <grym> była, jak to się mówi, bardziej taka starta y, tempa, tak, jedna powierzchnia do drugiej, bo to lepiej trochę opona nam z fergą się sklei, ale to nie jest koniecznie, ale też jest przydatne. Co jeszcze możemy mieć? Jeszcze możemy mieć takie specjalne, na przykład, gumki, które nam ściskają oponę z felgą po sklejeniu. Znaczy, nie muszą być to akurat takie gumki, mogą być to, nie wiem, czymkolwiek możemy sobie zastąpić. Nie jest to też coś do szczęścia koniecznego, ale przydatne. Akurat tu będzie nam przydatne przy tych felgach. Posłuchajcie, bo to jest na przykład. Potem to się robi tak, jak się sklei już oponę z felgą. To się coś takiego zakłada. I zostawia na pewien czas to nam tutaj, powiedzmy, ściska powierzchnię opony z felgą. To jest akurat do 1.8. Nie mam do 1.10, do 1.10 bym to nie używał, bo nie mam. Możemy sobie coś tam zrobić w zastępstwie, albo nie musimy, możemy to sobie po prostu jakoś tam podtrzymać dokładnie przez dłuższą chwilę, odłożyć. Naprawdę nie jest to coś mega potrzebnego, ale też przydatne i można sobie to czymś zastąpić. Z tej części to pamiętajcie przede wszystkim klej, klej średni. Bo mówię ten klej daje wam jeszcze szansę na drobne poprawy. Naprawdę bardzo dobrze nim się klei. No to co teraz polecimy dalej i zajmiemy się klejeniem opony. No to OK. Wracamy do dalszej części klejenia opon. I teraz posłuchajcie bardzo ważna rzecz. Jeżeli kleicie swoje opony, na początku zaczynacie, nie macie z tym dużego doświadczenia. Pamiętajcie, nie róbcie tego w nowych jeansach, w nowych ciuchach itp. itd. Bo to naprawdę w przypadku używania super glue może się źle skończyć. A, że, a ja wam gwarantuję jedno, na początku klejąc swoje opony yy, z felgami, które będziecie kleić i tak się uwalicie tym super glue, i tak wam gdzieś coś może polecieć. Więc lo, róbcie to w starych ciuchach, nie w nowych jeansach, jak to się śmieje. Będzie to z korzyścią na pewno dla was. I tak co swoje to paluchy musicie ubrudzić. Oczywiście możecie sobie robić te rzeczy w rękawiczkach. Ja niestety nie lubię takich rzeczy robić w rękawiczkach. Do tej pory nieraz i tak się ubrudzę super glu. To, to. widzicie, jak to się potem tak, jak dzieci lubią tak sobie skrobać tak, i rolować. Dobra moi drodzy. Także co, już powiedzmy opony mamy, powiedzmy, tak już. Wcześniej mówiłem, warto sobie przeczyścić ranty opon tak, wziąć dremelka, nawet jeżeli mamy nowe felgi i nowe opony, bo tu akurat mamy używane felgi, to przeczyścić te ranty, potem wyczyścić to wszystko ładnie benzyną ekstrakcyjną, żebyśmy nie mieli syfu i tak samo jak wyjmujemy nawet nowe opony, nowe felgi, to też weźmy sobie tą benzynę ekstrakcyjną, przeczyśćmy, bo bo może się zdarzyć, że zobaczycie, jak przeczyścicie nawet nowe opony i nowe felgi, że z tych miejsc zbierzecie masę, masę, masę syfu. Zobaczycie czarny po prostu taki nalot. Tak. Ok. Następna sprawa to dziurki. Dziurki w oponach i dziurki w felgach. Moi drodzy, te opony polecą akurat do shortcorsa i będą jeździły na hali. Więc ja nie będę tutaj robił dziurek w oponach. Chociaż Wam pokażę, jak to się mniej więcej robi, no ale mówię, bez, pokażę, jak się robi bez robienia dziurek. Ponieważ na hali nie ma syfu, nie musi nic zbytnio wyrywać, wylatywać, więc wystarczą otwory, które są w felgach. Posłuchajcie, te felgi akurat są dosyć dziwne. Nie wiem, czy to będzie widać. One mają tutaj, widzicie, tutaj pełno drobnych otworków. Na tym drugim rancie nie wiem czy akurat będzie widać czy nie, ale na przykład większość felg ma otwory. Widzicie tutaj porobione tutaj z jednej i z drugiej strony. Tu mamy na przykład felkę od hmm, bagusa. Tu jest z jednej strony otwór, z drugiej strony także przeważnie. W felkach mamy po dwóch stronach otwory. <laughs> Możecie je sobie zostawić. Nie musicie robić koniecznie. Yy, w oponach, ale ja Wam powiem jedną rzecz. To akurat to są rzeczy, które jeżdżą na hali. Więc powiedzmy, w oponach wtedy nie robi się dziurek, wystarczą te dziurki, które mamy tutaj w felgach, żeby to powietrze czy co tam odprowadzić. Ale jak jeździcie na zewnątrz, to teraz konieczna rzecz to jest przede wszystkim wtedy tak zaklejenie tych dziurek w felgach. Jak jeździmy na zewnątrz, tak, gdzie mamy syfu pełno to wtedy zaklejamy taśmą, wystarczy zakleić, naprawdę każda taśma dobrze trzyma, zaklejamy sobie te dziurki w felgach, ale druga rzecz, należy zrobić dziurki w oponach. Jak robimy te dziurki? Ludzie robią przeróżnie. Powiedzmy, bierze się, to jest powiedzmy akurat dziurkacz taki, tak, do, do robienia dziurek w paskach i tak dalej, to jest bardzo fajna rzecz właśnie do opon. Ludzie robią, najmniej to robią po dwie, po przeciwnych stronach, cztery, tak? Też po przeciwnych stronach. Ja zawsze robię tak, że robię na przykład, nie robię, nie robię y, symetrycznie na środku tych dziurek. Tutaj nie będę wkładał, ale powiedzmy, robię widzicie tutaj i z przeciwnej strony, ale nie tu, tylko tutaj, tak? I potem następną dziurkę na przykład robię y, też, żeby były cztery tutaj. I z przeciwnej strony, tu z, dru z drugiego <coughs> końca, po co się robi dziurki? Jak się robi na zewnątrz? Z bardzo prostej przyczyny, bo na zewnątrz jest rząd, zawsze nam się jakiś syf dostanie do kół, woda, syf itp., itd. I powiedzmy, przez takie dziurki e, w felgach nam to nie, nie wylecia. Dlaczego? No bo. Wiadomo, koło się tak kręci, mamy siłę odśrodkową, więc raczej nic nam tu do środka nie leci. Chyba, że jak coś stanie, ale wtedy prawie nic nie wylatuje. Więc siła odśrodkowa powoduje to, że ten cały syf, woda i takie rzeczy zaczyna nam się zbierać na zewnątrz opony. Więc jak porobimy takie dziurki w oponie, to to wszystko zaczyna nam wylatywać. Nie zostaje w środku, no bo jak zostanie w środku, to Koła coraz bardziej balonują, ten cały syf się tam zbiera. No, nie jest to wskazane, więc pamiętajcie, jeździcie na zewnątrz, a przede wszystkim, Wy, którzy to będziecie to oglądali, to w 95% jeździcie na zewnątrz. Więc wtedy w felgach, w swoich modelach zaklejacie te dziurki w felgach taśmą. Wystarczy taśma jakaś tam srebrna, zwykła, żeby to zakleić, i robicie dziurki w oponach. Tutaj mówię, no, bardzo przydatnym. Przyrządem jest taki czy do robienia dziurek. Ja tu nie będę robił w tych oponach dziurek, ponieważ one będą jeździły po hali, więc mi wystarczą dziurki, które są w felgach i to jest wystarczające. Ok, moi drodzy, teraz następną czynność, jaką wykonujemy, to jest zakładanie wkładek. I wiem, że bardzo wiele pytań czasami się robi, rodzi o wkładki. Ja tu mam akurat wkładki nowe od tych opon i mam tu drugie z odzysku. Założę sobie te z odzysku, bo i tak te opony będą jeździły treningowo, nie są mi jakieś lepsze potrzebne. Ale bardzo często się zdarza tak, że jak bierzecie wkładkę, patrzycie, co ta wkładka taka wielka. Tu, akura tu akurat nie ma takiego aż może wrażenia, ale nieraz to jest, co taka wielka, jak to ma wejść w tą oponę? No, pff. słuchajcie, no jak, jak ma wejść? Normalnie bierzecie, wciskacie sobie taką. Czekacie tą stroną, tak chcę włożyć tam, wciskacie sobie, nawet no, jak widzicie, że to się robi, widzicie jakoś tak, gniecie się, <laughs> ale to nie ma problemu. Bierzecie wtedy taką oponę, to jest akurat trochę mniej wygodna opona, bo to jest od środka, ona z dwóch stron ma różną średnicę, ale bierzecie bierzecie sobie powiedzmy o, takie opony, tak, robicie potem, o, tutaj akurat mówię, no mniej wygodnie, bo to jest z dwóch stron różna średnica, ale jak mam te same opony, to tak robicie, tak. I posłuchajcie, nawet jeżeli wkładka wydaje wam się na początku mega 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 wielka, ona i tak wejdzie do tej opony. Znaczy oczywiście, jeżeli będziecie wkładali e, wkładkę od Tragusa 18 do <taki> takiej opony, to wam nie wejdzie, tak? To musi być powiedzmy wkładka dedykowana do e, danych opon. <taki> Więc ona na pewno wchodzi. Może wydawać się na początku wielka. No, widzicie, no jak to włożyć? No, ale tutaj no nawet no tak wkładam. No, ale tu się gniecie. bo wy Myślicie, że wszystko powinno się tak ładnie ułożyć? Nie. Mówię, tu ja tak. I tutaj i tak akurat nie ma jakiegoś takiego większego problemu na początek. Ale piję, się. Mówię, nawet potem się takie kółeczko robi. W przypadku tych opon jest trochę gorzej od shortkarsa, bo tu są dwie różne średnice. Ale tak porobicie i wszystko ładnie wchodzi. Potem, oczywiście, umieszczamy sobie felgę na oponie. Felgi, opony na felgi różnie wchodzą. To wszystko, nam zale, to wszystko zależy od rodzaju felg, pojazdów. To od shortcorsów akurat musimy zwrócić uwagę, żeby z tej strony nam taki jak chcę to powiedzieć, cycek ładnie tu zaszedł. Z jednej strony, no i z drugiej, oczywiście, też. <laughs> Musimy zwrócić na to uwagę, jak już nałożymy felgi, opony na felgi, żeby nam wszystko tu ładnie w miarę dochodziło. We wszystkich felgach mamy przeważnie takie powiedzmy ranty. No, felgi potrafią być też różnej budowy, nawet do tych samych modeli ranty. Ale zwróćmy uwagę, żeby ta opona ładnie tutaj dochodziła żeby nie tam coś nam tam gdzieś głębi na przykład wchodziło trzeba o tak nie wiem czy to widać to trzeba zrobić wtedy tak naciągnąć ładnie a żeby to tam wszystko ładnie tak weszło na oko żeby to pięknie współgrało z jednej i z drugiej strony widzicie to na od shortcorsa mamy <duszczą> z tej strony mniejszą średnicę z drugiej większą ale mówię tutaj na przykład w tych oponach mamy Tę samą średnicę, to jest na takiej samej zasadzie. Też tu są ranty. Trzeba tą felgę ładnie włożyć. Tutaj dopasować, to tu akurat mówię, tutaj trzeba z jednej strony zrobić z tej mniejszej środkowej, tak żeby tu ładnie nam weszło. Tak na równo. To po prostu widać i czuć. I z drugiej strony, widzicie, też nam do końca nie doszło. No jak ją dopchnęliśmy, no to trzeba naciągnąć. Tak żeby też było widać, że tu wszystko też ładnie wygląda. Na początku jak coś robicie, to pamiętajcie, nie musicie się śpieszyć. No i co? Posłuchajcie, mamy już założone opony na felgi. To czas przejść do klejenia. Klejenia cyjano akrylem o gęstości średniej. No to przechodzimy do klejenia, teraz coś co powiem, w wielu będzie mogło się wydawać jakieś niedorzeczne, ale klejąc opony, naprawdę nie trzeba używać mega dużej ilości kleju. Ale jak już dużej pokleicie, to sami zobaczycie. Posłuchajcie, przykładowo na taką oponę i felgę od Bagusa, tutaj 1.10, wystarczy, że użyjemy 4-3 kropki kleju i możemy skleić sam jedną stronę jak no, normalnie może się wydawać że dajemy dużo kleju ale posłuchajcie dając taki jakąś jedną większą kropkę jesteśmy w stanie tak rozprowadzić potem ładnie ten klej że on naprawdę z takiej kropeczki potrafi się rozprowadzić czasami no na na bardzo duży taki powiedzmy jakiś no, no nie <laughs> półokrąg nawet ja i tak jestem z osób, które daje więcej kleju, no ale <laughs> też nie przesadzam. Dobra, więc klejmy sobie jedną stronę opony i, drugi, i drugą. Także jak powiedziałem, bierzemy. Słuchajcie, możecie sobie to robić w rękawiczkach, ja nie robię. Przede wszystkim klej średni. Ja już jakąś sprawę mam, więc nie będzie mi to szło jakoś tak totalnie topornie, chociaż nie jestem super, jakiś mega też hiper w klejeniu na szybkość, ale. Co bierzemy? Robimy w oponach. Od, widzicie, odciągamy sobie tutaj tą oponę, tak, żeby było tutaj ten rand widać. I tutaj poczekajcie. A, muszę przetkać końcówkę jeszcze. Momencik, bo mi się coś tutaj zatkało. Tak jak już wcześniej wspominam, bardzo dobry jest spinacz biurowy. To jest najlepsza rzecz do przepychania wszystkich buteleczek od superglue. <laughs> Czyli jeszcze raz bierzemy, naciągamy sobie, dajemy kropkę mnie to zawsze jakaś taka większa kropka się daje. Dociskamy, posłuchajcie, teraz zrobimy tak. Wam początkującym będzie to kiepsko szło. Na, po, na pewno będzie Wam wychodził klej, będziecie uwaleni od kleju, ale posłuchajcie, dajecie taką kropkę, dociskacie i gwarantuję Wam. Ja tu dam dosyć sporo, że to praktycznie odtąd dotąd się rozeszło. Naprawdę czasami dając dwie duże kropki, to samo na obwodzie skleimy, ale ja to zawsze tak. No i robimy przez pewien czas tak. Ten klej nam się tu rozprowadza i dobrze skleja z oponą. Bierzemy jakiś fragment dalej. Tutaj widzicie, że też nam idzie, ale to nie szkodzi, bo nam potem klej w obydwie strony się rozprowadzi. Dajemy kleju, siup. O, tu nam już klej trochę wyszedł. I zawsze też dobrze mieć wtedy sobie jakąś tam kawałek, kartkę papieru czy coś. Popatrzcie, nie przygotowałem się. I rozprowadzamy dookoła. Mówię tak, dociskając, 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 dociskając. No i Jak nam to już tam coś wyciekło, to zawsze przy okazji możemy się uwalić tym super glue OK Tutaj weźmiemy sobie kawałek szmatki, gałganki o, przetrzemy to co nam tutaj stało no i bierzemy, patrzymy w następnym. O, tu już widać, że w jednym miejscu gdzieś klej trzyma, to mówię, tu nawet wystarczą trzy. O, tu mi się kleju sypnęło, to teraz będzie okej. Okay. No i praktycznie trzecie miejsce i przypuszczam, że już cała, jedna strona tej opony będzie sklejona. Raczej na 100%. I mówię, co ważne, używamy super Glu, czyli akrylu średniej gęstości, bo jak coś odwalimy, a mówię, jak na początku się klei, to dosyć często można odwalić, że coś nam źle tu podejdzie i tak dalej. Tu mamy jeszcze dosłownie drobną sekundę na jakieś oderwanie tego i poprawę. Z czasem, czym więcej opon będziecie kleić, to nie będzie dochodziło do takich sytuacji, ale na początku takie sytuacje się zdarzają. i nawet dosyć często się potrafią zdarzać, więc się nie przejmujcie. Wszystkiego trzeba się nauczyć. Naprawdę różne opony z różnymi felgami potrafią różnie się kleić. Jedne opony potrafią łatwiej wchodzić na felgę, inne trudniej. Jedne potrafią jakoś tak fajniej się podginać, że fajniej się klei, inne trudniej. No, no po prostu są też różne twardości. Opon różnych producentów. Nie każdy musi trzymać naprawdę te same wymiary co do milimetra, więc potem mogą się rodzić różne tam problemy. Ale mówię, do tego jest właśnie średnie super glue, abyśmy mogli czasami sobie z tymi problemami na szybko poradzić. Jak nam coś, widzimy, rand nam się źle skleił, coś nam no tu wychodzi zaraz po nałożeniu kleju, więc ja mamy drobną sekundę, żeby to oderwać i poprawić. Dobra, tą stronę mamy sklejoną. Słuchajcie, tu są takie specjalne gumki. To są do modeli 1.8 do opon, ale że opony od Shortcorsa to praktycznie są tej samej wielkości jak Bagusów 1.8. Więc to jest fajna rzecz, żeby sobie taką powiedzmy. Moment, zaraz. żeby taką gumkę po sklejeniu opony nałożyć sobie ona powoduje to, że nam dociska jeszcze to miejsce, gdzie było klejone i zostawiamy to na pewien czas. Posłuchajcie, jeżeli nie macie takich gumek, bo ja też nie miałem do modeli 1:10 nie mam i do tej pory żyje i kleję. Po prostu jak to się skleja, sobie to dłużej tak trochę jak to się mówi <laughs> te opony tak miętosze, jak nie powiem co. i odstawiam tak. Można zamiast tego stosować jakieś inne rzeczy, nie wiem, taśmy, sznurki co tam chcecie, też nie musicie tego stosować, ale mówię, to jest takie dosyć przydatne. Dobra. Tutaj do, do, yy, kleiliśmy sobie jedną stronę, potem trzeba oczywiście drugą, ale nie, yy, posłuchajcie, nie róbcie tak, jak, yy, jak kleicie opony. Powiedzmy komplet czterech opon. Nie róbcie tak, że jedną oponę i zaraz z drugiej strony kleicie to samo. Dlaczego? Ponieważ tutaj czasami coś Wam skapnie, poleci. Ten klej też musi troszeczkę doschnąć. Yy, super glue. Jeżeli nam tu wyleci za ranty, to ono nie zasycha zaraz, ono jak powierzchnie dwie się skleja, no to szybko zasycha, ale jak nam mamy go gdzieś luzem, no to nam to zostaje, weźmiemy w drugą stronę, zaraz będziemy mieli uwalone te łapy, więc posłuchajcie, robimy sobie najlepiej to tak, że robimy jedną stronę, potem bierzemy drugą oponę z felgą i robimy tą samą stronę, to akurat mam dwie, tak, ale powiedzmy, że kleimy na przykład cztery, to... Potem znowu, 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 jak sobie te opony sklejemy z jednych stron, to przechodzimy potem do tej pierwszej, którą kleiliśmy na początku, i kleimy wtedy drugą stronę. Ja tu akurat, że mam dwie opony, i to jest do takich celów filmowych, więc tutaj z tej strony zacznę kleić drugą stronę, tam powiedzmy szerszą, ona jest bardziej podobna do takich właśnie typowych. O typowych felgi, czy 1.10, czy 1.8 w modelach, właśnie to też jest rancik i klei to jest bardzo ta strona, podobna, akurat do bagusów 1.8, czy nawet bagusów 1.10, no powiedzmy 1.8 pod względem wielkości. No i co, no robimy to samo, co w tamtym przypadku. Bierzemy, widzicie, tutaj z tej strony akurat ładniej nam odchodzi, chociaż mówię, to jak nam opona odchodzi, jak tak sobie bierzemy od felgi. Mówię, zależy od producentów, od wszystkiego. Nieraz to idzie bardzo fajnie, jak to się mówi, jak po maśle, a nieraz no, idzie tragicznie. Więc musicie się nastawić na, na różne scenariusze, ale nie przejmować się tym, tylko po prostu zrobić, tak? Słuchajcie, z tej strony akurat nam bardziej odchodzi. No i co, bierzemy sobie tutaj, dajemy jakąś kropelkę. Ja to zawsze daję taką większą kropelkę i naciągamy trochę, tak? Widzicie? Weszło nam to rant opony. Tu przy tym ładnie rancie felgi, i teraz naciskamy ten klej, który tu jest. On nam się będzie ładnie rozprowadzał. Powiedzmy, że sobie przyjmuję przy takiej większej oponie, no gdzieś takiej odległości, że to się rozchodzi. Możecie się zapytać, no jak tu dałem, to gdzie ja potem mam tu klejdzie? No posłuchajcie. Jak tu dacie i porozprowadzacie, nawet jak ten klej dojdzie, dojdzie dotąd, a wy dacie potem tutaj krople, to i tak jak tu będziecie się dociskali, to zacznie iść w tą i w tą, to i tak się spotkają. A potem jak już skleicie, to i tak warto sprawdzić, czy dobrze całą oponę skleiliśmy. No dobra, no to już teraz damy następne. to może też tak do końca tej dobrze używki felgi. Mówię, można dać kropelkę, ja sobie to zawsze tak rozprowadzam przy tym, nie przyjmuję, daję trochę więcej, ale naprawdę powiem Wam, że naprawdę jak można to zrobić niedużą ilością kleju i skleić całą oponę z felgą, ja to jestem zawsze z tych, co lubią jedną kropelkę więcej przelać, no nie, okej. Okay. Słuchajcie, to ściskamy, miętosimy. Nie powiem wam, czego to przypomina mi czasami miętoszenie. Miętosimy, ściskamy, bawimy się, tak. Okej, okay. dajemy następną kropelkę. Siubi Tutaj naciągniemy ten rant trochę. O, o, tutaj akurat też dam trochę więcej. Widzicie? I wyszło nam trochę kleju. Czym. Więc my więcej będziecie kleić, tym tego kleju będzie Wam mniej wychodziło, bo to już i tak wiecie jak to robić, ale zawsze może trochę kleju wyjść. I właśnie dlatego warto potem to robić wszystkie opony z jednej strony, bo jak będziecie od razu robili z drugiej, to się tu wypaprzecie i będziecie łupa prani klejem, gdzie miałem tą szmatkę. I pamiętajcie, nie róbcie tego, jak zaczynacie w nowych dżinsach. <laughs> Znam opowieść kolegi. Ja też miałem zresztą przypadek z nowymi dżinsami. U mnie akurat to się nie skończyło tak źle jak u kolegi, bo drobną, malutką kropeczką w pewnym miejscu. No ale i tak. No tutaj dosyć dobrze się ten klej rozszedł, bo już nawet jak to ostatnie miejsce klejemy, jak. Odklejałem, odciągałem gumę, to słyszałem, że tu już gdzieś w tym miejscu gdzieś jakiś klej złapał i pewnie stąd co doszedł. Ale zaraz sprawdzimy pomiętosimy. miętosimy, miętosimy, miętosimy się obawimy. O, tu już był klej, dobra, jak już odciągnąłem, to damy tu kleju. O, i ten o. I coś źle skleiliśmy. Posłuchajcie, mamy jeszcze drobną dosłownie sekundę, żeby to poprawić. Yy, przy średnim kleju, bo <coughs> oczywiście, rzadkim skleimy. Wszystko fajnie się sklei, ale nie macie nic, żadnego czasu na poprawę. Z gęstym to Wam się nic praktycznie nie, nie klei. Gęstego nie używamy, używamy średniego. Także mówię, tutaj praktycznie to mamy sklejone. Jak mówię, nie macie tych takich gumek, to sobie pamiętajcie, trochę zostawcie. A że, że ja mam gumki, to je wykorzystam. Oczywiście zostało mi z tych opon teraz do sklejenia. Drugie strony. Ja już tego nie będę robił, bo już zobaczyliście, jak to kleję. Więc wystarczy. Pamiętajcie, zawsze po klejeniu przeczyścić sobie końcówkę tego. Ja teraz zawsze, jak mam oczywiście, nie zawsze mam pod ręką, ale powiedzmy czymś zawsze to przeczyszczę. Tak samo potem jeszcze wezmę ten e, spinacz biurowy, który jest taki rozłożony. Przepchnę, zakręcę, zostawię moment na stojąco i praktycznie nigdy to się nie zapycha. No jak się zapycha to mówię, bardzo dobre są spinacze biurowe. Także moi drodzy, <laughs> opony są sklejone. Znaczy sklejone. Jeszcze muszę skleić oczywiście drugą stronę, na czego nie będę robił, bo nie ma sensu. One muszą sobie tutaj moment hmm, poleżeć. Yy, moi drodzy, jak już skleicie wszystkie opony, to pamiętajcie, jak już poznajmujecie sobie te gumki, to wtedy weźcie te swoje opony i sprawdźcie, jak wam się to skleiło. Po prostu bierzecie wtedy, to akurat jeszcze tej strony nie skleiłem, ale bierzecie sobie i tak sprawdzacie czy dobrze wszędzie skleiliście. Jak gdzieś okazuje się, że nie jest coś doklejone, sklejone, no to bierzecie sobie trochę superglue i tam fru, doklejacie, tak? I sobie tak sprawdzacie wszystkie sklejone opony. Ja to oczywiście później zrobię, jak kończę? to, jak mi się skleją jedne strony, potem skleję drugie strony. Także co? Z kwestii tutaj takich praktycznych to wszystko, więc przejdziemy do małego podsumowania. Okej, okay, moi drodzy, część praktyczna przyleciała to część do. Teraz nastąpi część tak zwanego ględzenia, moralizowania, pouczania i wszystkim do pierdzielania. Oczywiście żartowałem. Moi drodzy, czyli tak pamiętajcie, kleicie opony. Najważniejsze, co musicie do tego mieć: oponę, felgę, tudzież wkładkę przeważnie, no i oczywiście coś, co nam sklei tą oponę z felgą, czyli tak zwane super glue czyli cyjanoakryl i pamiętajcie najważniejsze, aby był o gęstości tak zwanej średniej. To jest podstawa podstaw, no ale jeszcze kilka rzeczy podstawowych, czyli jak Wam wspomniałem, benzyna ekstrakcyjna, szmatka, tak żeby sobie ranty przeczyścić, czy to tutaj na feldze, czy oponie, żeby to po prostu z tego syfu wyczyścić, te dremelki i tak dalej, papiery ścierne możecie sobie używać, ale nie musicie, chociaż to jest dosyć przydatna rzecz. No, jak Wam wspomniałem, bardzo ważne jest coś, czym będziemy mogli robić otwory w oponach. Też nie musicie tego robić, ale to jest wskazane i bardzo dobre, w szczególności kiedy jeździcie po terenach otwartych, kiedy jest też mokro, aby po prostu ten cały syf, który wejdzie nam w tą oponę, miał sobie jak z tej opony wylecieć. On nie wyleci tymi otworami z felgi wewnętrznymi. Tylko tymi otworami, które zrobimy na zewnątrz. Mam nadzieję, że co nieco niektórym pomogłem. Jak pomogłem, to nie zapomnijcie o tych YouTubeowych pierdółkach, czyli tak zwanym łapce, subskrypcji i dzwonku Zygmunta. A na ten czas się z Wami żegnam, czyli tradycyjnie sejama... <trycyjnie> tradycyjnie. Tradycyjnie to przede wszystkim dużo zdrowia Wam życzę. Dużo uśmiechu, bo uśmiech to zdrowie i najlepsza inwestycja na świecie. I tradycyjnie sejanara, moi drogi robaczki. Trzymajcie się!